Bieda, nieśmiertelny demon słowiański. W mitologii słowiańskiej Bieda to nieśmiertelny demon, który sprowadza na ludzi liczne nieszczęścia. Wierzono, że Bieda przemieszcza się po świecie pod postacią bardzo chudej i niezwykle wysokiej kobiety. Bieda swoją posturą przypominała patyk, a dodatkowo ubrana była postrzępione łachmany, czyli strojem przypominała straka na wróble. Dodatkowo ze swych gospodarzy wysysała wszelkie siły witalne. Bieda, wędrując po świecie, wybierała sobie rodzinę i gospodarstwo, w którym postanawiała zatrzymać się na pewien czas. Kiedy wybierała odpowiedni dla siebie dom, to z kobiety stawała się myszą, wróblem lub kawałkiem drewna opałowego. Mimo że Bieda żyła pod postacią małego stworzenia lub innego przedmiotu, ta jej obecność natychmiast została zauważona. Ty sprowadzała na rodzinę falę nieszczęść, tragedii, kłopotów. W obecności Biedy świadczyły gwałtowne i tragiczne w skutkach pożary. Zwierzęta masowo umierały na nieznane choroby, a zboże znikało, gdyż cały zapas wyjadały plagi gryzoni. Bieda zupełnie nie posiadała poczucia taktu. Dla niej nie istniał moment, w którym wystarczająco dokuczyła domownikom. Nie uważała też, aby jakikolwiek czas był najlepszym dla zakończenia tej wizyty. Uwielbiała zostawać ze swoją rodziną do końca. Oczywiście do końca życia rodziny, bo można sobie łatwo wyobrazić, jakie bywały skutki tej gościny. Warto zwrócić uwagę na niektóre stare polskie przysłowia, na przykład bieda dokuczy i rozumu nauczy. Nasza dzisiejsza bohaterka była aż mądrą nauczycielką, bo kto przeżył jej wizytę, nie popełniał tych samych błędów w gospodarowaniu, co wcześniej. Bieda pomagała również spajać relacje międzyludzkie. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Tak, to właśnie ona pozwalała i nadal pozwala zweryfikować, dla kogo jesteśmy bliscy. Jednak biedę każdy pragnął wygonić ze swojego domostwa, lecz nie było to takie proste. A przysłowie bowiem mówi: goń biedę drzwiami, a wlezie oknem. Niektórzy próbowali spalić lub zatopić biedę, niestety. Skutki tych działań były opłakane, gdyż bieda piszcząc przeraźliwie opuszczała dany przedmiot i wstępowała w drugi. To także pozostało utrwalone w przysłowiach i my dzisiaj mówimy: bieda piszczy. Jedyną metodą na pozbycie się intruza było przekazanie jej komuś innemu. Zazwyczaj zadawano ją nielubianemu sąsiadowi lub krewnemu, z którym nie było się w najlepszych stosunkach. Do dziś niektórzy wierzą, że ktoś może zadać biedę drugiemu człowiekowi. Biedę należało podstępem skłonić do wstąpienia w jakieś naczynie, następnie je szczelnie zamknąć i zakopać na rozdrożu. W międzyczasie ktoś musiał rozpuścić plotkę o zakopanym tam skarbie. Wszyscy chciwcy i poszukiwacze złota od razu dawali się do wskazanego miejsca. Kopali i kopali, aż się dokopali. Jednak nie było tam wymarzonego prezentu, a jedynie bieda, która od tej chwili stawała się towarzyszką każdej chwili.